Kiedy będziesz szedł do raju, nowe buty włóż i koszulę nieskalaną w swojej bieli. Gdy rekwiem ci zagrają, weź najlepszą z dusz, by do chóru swego wzięli cię anieli. Nie zapomnij wziąć ze sobą swą najlepszą twarz i uczynki dobre, które zrobić chciałeś. Dużo czasu na te rzeczy będziesz teraz miał. Chciałeś wcześniej, ale życie jest za małe. Za małe na radość, za duże na płacz, za średnie na twoje ambicje. Ruszyłeś z paradą, wędrujesz jak dziad. Zachowuj się więc przyzwoicie. Andrzej był przede wszystkim bardzo inteligentnym i wnikliwym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Zresztą sam uważał, że prawdziwy kabaret pisze w zasadzie życie, tylko trzeba mieć tą umiejętność, którą on posiadał, umiejętność podpatrywania życia, podpatrywania rzeczywistości. Andrzej był postacią wystrzałową, stąd właśnie ten rekwizyt, przy którym ja mam mówić o swoim przyjacielu. Ja nie wiem, czy Andrzej cieszyłby się, gdyby mówić o nim z pozycji koturnowej, a nie właśnie, nie inaczej. On by się pewnie śmiał w tej chwili, gdyby były role odwrócone i on mówił na mój temat, to pewnie by to skończyło się jakąś zabawną, dowcipną puentą. Był takim człowiekiem, dla którego granica między życiem a kreacją kabaretową była bardzo płynna. Jędrzej dla mnie nie był aktorem kabaretowym, on był kabaretem. Każde spotkanie z nim pozwalało uczestniczyć w takim życiu kabaretowym zupełnie innym niż powszechne, codzienne życie. On dawał możliwość ludziom wzięcia udziału w tym spektaklu, w którym on całe życie brał udział. Nie tylko zawodowo, ale cały czas prywatnie. Obywatele, z chwilą wejścia na tę salę, bądźcie innymi ludźmi. Będąc innymi ludźmi, będziecie naszymi ludźmi. A dobro naszego człowieka dobrem najwyższym. A dobro najwyższe to nasza kochana, przeurocza, przesympatyczna młodzież. Tu mamy taki podstarzały egzemplarz, proszę Państwa. A nasza kochana, przeurocza, przesympatyczna młodzież wchodzi w życie i tonie w życie. A czy to było, jest i będzie. A byli, są i będą Lech, Czech, no i ten no. Proszę nie podpowiadać, Jarosław Mądry. Jędrka poznałem w latach 80. Występował w ruchu studenckim. To był ruch, który już wtedy oddziaływał na cały kraj. Kielce było dość silnym ośrodkiem kulturalnym. Dwa razy nagrody w 77 i w 76 wcześniej roku dla najbardziej rozwijającego się wtedy ruchu akademickiego w Polsce. Oczywiście nagrody na Festiwalu Piosenki Studenckiej. Pojawiało się coraz to chwilę wiele, wiele innych ludzi. Andrzej Poniedzielski, Marek Tercz, po kolei, wcześniej kabaret pod postacią. Później pojawiła się też Genovefa Pigwa. Ja jestem Julia i stoję na balkonie, a tu idzie Romeo. Jak żeś tu przyszedł, Romanie, i po co? Rów jest głęboki, trudny do przebycia. Rów, co oburkę naszą melioruje i jak wiadomo nie pachnie Maciejką. Ani też nie ma czystości potoku, co płynie w pięknym zielonym Sosnowcu. Na skrzydłach miłości rów ten przesadziłem, lub mówiąc ściśle, w miłości gumowcach przebrnąłem jego trawiony uczuciem. I choć być może nie pachnę najpiękniej, mam akordeon i trochę wistuli, co serca nasze rychło rozweseli. Gdyby nie ciemność, co mi twarz maskuje, widziałbyś na niej rozlany rumieniec. Być może piękny argument wistuli przeważy wrogość. A cóż rodów wrogość?
Wszak twój ojciec także napisał pismo z podpisem życzliwy, mówiąc szlachetnym stróżom od porządku, że mój z ekstraktu buraków cukrowych płyn destyluje. Co go zwoł na wiosce harą lub wąbrem lub też księżycowym, przez co mój ojciec zraniony z kolegium schylił swą męską szpakowatą głowę. Tak, za to twój rodziciel nazwał mojego publicznie na placu imieniem krótkim tego instrumentu, co służy, aby podtrzymać gatunek. O! Po czym swą rękę uzbroiwszy gwoździem, przebił mojemu od roweru dętki i tak jak syczy podstępny za skroniec, sycząc powietrze, wyszło z dęte gobu, przez co klapły i zrobił się kapeć. To były takie czasy, że nieraz można było rzucać takie ostre, mocne siekiery. Siekiery to znaczy z bardzo ostrą taką dosadną puentą. To nie żarty, to kabaret, bo wisieczka diabło garek. Przepowiednie mówią, że będzie jakiś krach. Takie czasy babcia kiwa, a jej mądra głowa siwa. Takie czasy, aż pomyśleć o tym strach. Te dowcipy się najbardziej podobały. To był czas wtedy komunistycznego ustroju. Trochę to też inaczej wyglądało. Imprezy nieraz rozpoczynały się jak choćby w Dzień Kobiet o 7:30, a kończyły na jakimś nocnym raucie w hotelu Victoria. No i my to wszystko przeżywaliśmy. 7 imprez w ciągu dnia. Jeździliśmy. Potrafiliśmy w każdej chwili przerobić treści, żeby były no, bardziej aktualne. Cześć, Stefan! Cześć! Dawno cię nie widziałem. A, świętowałem. Ty świętowałeś gdzie? Cała firma świętowała, Misiaczek, no. Tak, były jakieś nagrody? 5. rocznica, nagrody finansowe. Każdy dostał? Każdy. Prezes dostał też? Przede wszystkim prezes. No przecież wasza spółka na deficycie, nie? Bo prezes wziął nagrodę. Tak, co se kupił za nagrodę? A kupił se basen, do domu, 2 samochody. A co z resztą pieniędzy? A resztę to wpłacił do banku, na konto. A ten twój Pius kierownik też dostał? No jak, tak? No. Co se kupił? Kupił sobie samochód i babie samochód. A co z resztą pieniędzy? A to resztę wpłacił do banku. Aha, a ty też dostałeś nagrodę? Ja? Tak? I co se kupiłeś? No kupiłem se tenisówki na lato. A co z resztą pieniędzy? No resztę to mi teściowa dołożyła. To chyba jeden z niewielu artystów w Polsce, a może jedynym, który właśnie hołdował tym starym praktykom boemy, krakowskiej boemy, a nawet i kieleckiej boemy z lat 70. z czasów Klubu Dziennikarza, gdzie po prostu był artystą, a nie bywał, tak jak ja, czy Bronek, czy Jasiek, czy inni, kiedy mieliśmy po prostu inne zajęcia. On był prawdziwy, najbardziej prawdziwy z nas. Mam w domu, rozumiesz, takie urządzenie, to jest radio i żelazko w jednym. A na co ciebie tyle sprzętu? Tyle się dało sprywatyzować. I patrz, Grubciu, nastałem se radio na pierwszy program. No. Leci msza. No. Na drugie mnie szpory. No. Na trzecie mroraty. No. Nastawiam żelazko na bawełnę, lecę rekolekcji. Ja u siebie na grzałce to odbieram Radio Maryja. Gdzieś ty grzałkę włożył? A poświęcony wody. To waga. Po raz pierwszy spotkałem Andrzeja Kaczmarka na scenie studenckiego klubu pod Krechą w 80-tych latach. Wtedy śpiewał lirycznie. Dlaczego grzysz cała zima? Naprawdę nie masz dokąd iść. Później następne spotkanie było już na scenie kabaretowej. Andrzej miał niezwykłe poczucie humoru i na koncercie graliśmy razem gdzieś w Polsce, nie pamiętam w jakiej to miejscowości. I pewien artysta, który przed nami występował i śpiewał, grał na gitarze, miał występować 20 minut, a on tak długo występował, bodajże godzinę, więc Andrzej z innym kolegą weszli na scenę i z tym krzesłem go znieśli z tej sceny. Dosyć to było zabawne, ludzie się ubawili.
Myślę, że to było wyreżyserowane, ale to taki był spontaniczny humor między innymi Andrzeja. Zostań z nami, nadzieją na zawsze. Bądź pomocna w zimowej godzinie. Z tobą jednak naprawdę jest łatwiej przetrwać życie. Cyrkowca na linii. Poznaliśmy się chyba w 1986 roku. Później wstąpił do naszego kabaretu Pigwa Show. Koncertowaliśmy po całej Polsce, jeździliśmy. Był przyjacielem domu przede wszystkim, Jędrek. Byłem u niego świadkiem na ślubie jego i Małgosi. Pobrali się w 1988 roku. Była zabawa piękna, zabawa w winnicy, wesele. Takie było, że aż wyłączali korki, bo Jurek Lichać i reszta zespołu bardzo głośno grała. A najbardziej denerwują nas niestety rozmaite przemądrzałe kabarety. Ani sensu to nie ma, ani śmiać się nie ma z czego. Co rusz dają nowy temat, choć nie dają nic nowego. Żeby jeszcze jakiś numer, co by mógł się obśmiać widz. Siedzisz, czekasz na to wszystko, a tu nic. Człowiek płaci, więc wymaga, żeby dać mu coś pod gust. Jakąś nóżkę, jakąś pupcie, jakiś biust. Żeby królik z kapelusza robił salto w przód i w tył i dowcipny konferencjer, żeby był. Bardzo lubię, gdy rozrywka strój się piórko w tyłku ma i tym piórkiem wymachywa cza, cza, cza. Wprawdzie wokół Polska bida, lecz na scenie zachód już. Kij z roboto, do zabawy, ale już. Kij z roboto, do zabawy, ale już. Był moim sąsiadem na działce, ale nigdy nie zdążył się tam urządzić. Chciałem od niego kupić tą działkę, ponieważ jak przyszła powódź, trochę zalewało. I tak przez rok chodziłem za nim, mówię, Jędrzuś, sprzedaj mi tą działkę, sprzedaj. A Jędrzuś się oganiał przede mną jak tylko mógł. Wreszcie nie wytrzymał i mówi tak, oczywiście ja ci ją sprzedam. Tylko, że ty facet nie masz tyle pieniędzy, żeby ją kupić. To jak ty ją ode mnie kupisz? Proszę. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie pacjencie. Przychodzę do pana, panie doktorze, bo mam bardzo poważny problem. Byłem już u wszystkich specjalistów, którzy mnie badali. Wszystko mnie boli. Siły mnie opadają. Jest pan podobno moją ostatnią deską ratunku, panie doktorze. Dobrze pan wyraził. No. Jestem specjalistą od beznadziejnych przypadków. Muszę pana zbadać. Bardzo proszę, panie doktorze. Bardzo proszę otworzyć usta, pokazać język. A nie mogę. A niedobrze. Beznadziejna sytuacja, ale mogę panu zalecić ziemioterapię. A co to takiego? Dwa tygodnie zakopanego. To mojej kasy chorych nie będzie na to stać. Pana będzie stanie. A to w jaki sposób? Tłumaczę, ma pan działkę? Ma. A saperkę? Ma. A żonę? Ma. Ma pan wszystko, co potrzebne. Musi pan wykopać sobie tą saperką dół na swoje rozmiary i poprosić żonę, żeby pana przez dwa tygodnie w tym rowie zasypywała, zakopywała. Co dzień godziny dłużej. I co? I to mi pomoże? Nie pomoże, ale powinien się pan powoli zacząć przyzwyczajać. Na czym polegał urok Jędrka? Że przy rozmowach, no najczęściej towarzyskich oczywiście, każde zdanie, każde zdarzenie, każdy dialog kończył się jakąś taką niespodziewaną, wystrzałową puentą. Oczywiście główną postacią i głównym mędrcem, który to wymyślił, był Jędrek. Halo?
Natasza, przecież wiesz, że cię kocham, no. Nieustannie. Stefan, no to, że cię rzuciła, to nie jest wcale powód, żeby się truć, no coś. Przede wszystkim, Andrzejku, ona mnie nie rzuciła, a po drugie ja się nie truję, tylko prowadzę rozmowę telefoniczną. No co, na mózg ci coś padło, przez kuchenkę gazową gadasz? Kochany, mam narzeczoną w Moskwie, którą żem zapoznał 2 lata temu, jak kupiłem u niej na łóżku 20 litrów wody kolońskiej. W tej chwili mamy bardzo burzliwy romans i ja z nią rozmawiam. No ale przez kuchenkę gazową... A gazet nie czytasz? No czyta. No stary, przecież teraz z Rosją będą rozmowy telefoniczne przez gazociąg, koło którego leci kabelek ze światełkiem. Ja teraz z nią rozmawiam. Tutaj mam, proszę ciebie, głośniej, ciszej. Tu mam sekretarkę automatyczną i teraz rozmawiam. Halo, Nataszka? Wiesz, że cię kocham. Stefan, to ja już ci nie będę przeszkadzał. Czekaj, ja mam, Andrzeju, tu jest jeszcze specjalna kabina do rozmów dyskretnych. Halo, Nataszka? Słyszysz mnie? Stefan, ja mam kumpla za kołem podbiegunowym w Rosji. Też mógłbym do niego zadzwonić? Nie, stąd. Za koło podbiegunowe se zadzwoń z lodówki. Właśnie jest wojna. Nie lubił smutnych ludzi, smutasów, którzy smędzili, którzy się żalili na swój los, na swoje życie. Nie, absolutnie. Aczkolwiek no, sam miał pewnie problemy, ale tego nie pokazywał, no taki był jego sposób kreacji świata. Za późno na drugą Japonię, za późno na stare bajery, gdy Stańczyk pozostał na tronie i wiara w 44. Za późno na piki i kosy, na nocne rozmowy rodaków, na marsze zgłodniałych i bosych, pielgrzymki i składki na Kraków. Za późno orzełku na wzlot, gdy w gnieździe kukułcze masz jajo. Ty orzeł się weź do roboty, bo już ci okłapy rzucają. Jeżeli dasz radę, to kochaj i pierwszą, i drugą, i trzecią. Lecz proszę po nocach nie szlochaj, że nigdzie nie możesz polecieć. Wystarczy, że wieją Orlęta, by zbierać okruchy ze stołów. Ty orzeł się bierz za robotę, bo z ciebie nie będzie rosołu. Orzełku, kochamy cię jeszcze, lecz jeśli zależy ci na nas, to wróćże na ziemię i uwierz, że śpyra nie żaden ananas. Że śpyra ananas nie licz. Na początku lat 90., kiedy kilka razy już się pojawił w telewizji Andrzej, w takim programie satyrycznym Express Dimanche, Wojtek Nowakowski z telewizji publicznej to prowadził, no troszkę był już rozpoznawalny. No i na takiej trasie koncertowej, gdzie byliśmy też gdzieś koło Zielonej Góry bodajże, w restauracji siedzimy po koncercie i przyjeżdża wycieczka dzieci. Te dzieci weszły do tej restauracji, spojrzały na Andrzeja i wszystkie dzieci ze 30 kartek podsunęły mu po autograf. No, nasz kierowca, który z nami jeździł z tymi występami, zapytał się dzieci, a co wy tak wszystkie po ten autograf do tego pana? Albo my pana drodze tu bardzo lubimy, powiedziały dzieci. Dużo ma pani dzieci? Od metra. A skąd się one wzięły? Ze mnie. Ja nie pytam, z czego wypadły, tylko kto był sprawcą. Kto narobił tego bałaganu? No. Więc tak, panie Andrzejku, 2 dzieci mam z pierwszym mężem, tak. 2 mam z drugim, tak. 2 z trzecim, tak. 1 sama. A co porabiają dziecięta, powiedzmy, najbardziej zdolne? Ja się mogę chwalić. Bardzo proszę. Więc Władysław, ten, co go sama miała, tak. Jest na medycynie w Krakowie. O, gratuluję pani. Przepraszam, on tam studiuje czy wykłada? We formali nie leży, bo się z 2 głowami urodził. Docent Sterech. Ale kilka lat później, kiedy wystąpił już na festiwalu w kabaretonie w Opolskim, no te dzieci już podchodziły do niego naprawdę. Jako do Andrzeja Kaczmarka z kabaretu Pirania, był już znaną, rozpoznawalną postacią. Stefek, słuchaj no, a
A ja żem sobie przypomniał, że ja żem cię ostatnio widział w telewizorze. Dzięby. Grubciu, no. Stary, dwa miechy w Afryce. O tak. Kto? Pan Stefaniak Carrington. Tak. Które dwa miechy? Ostatnie dwa miechy. Słowo, no. Z tego, co ja wiem, to ostatnie dwa miechy to pan Stefan, tak, ale kiblowa. Misiek, patrz, jakie czoło opalone jest. Ale ślad po kracie ci został. Kurde. Kracie. Głupku, ty krzyż południa się opalił. Taka gwiazda jest. No co ty byłeś w Afryce, widziałeś Afrykę. Powaga. Zwierzaki widziałeś? Misiu, no... Żyrafę. Proszę. Proszę opowiedzieć, jak wygląda żyrafa. Proszę bardzo. Kunia znasz? No znam. To żyrafa jest jak kuń. Ku misiaczku tu jest cała plackata, no. I szyję ma jak rynna. Ojej. Gruby to jest tak zrobione, że jak ona na górze gębą, no. Zje banana. O. Zanim jej banan do brzucha doleci, ona już głodna chodzi. Tak zrobione to. Ty, a hipomohomorototama widziałeś? No. Tak to się całe stado nazywa. A jeden? Krótko, hipopotam. No to widziałeś hipomichomotama? No myślisz. To mów, jak hipomichomotam wygląda, proszę. Kunia znasz? Znam. To gruby hipopotam jest jak kuń. Aha. Tylko tu z krowim łbem i na kocich nóżkach. Tak. Uwaga. A lwa widziałeś? Misiu. To opowiada, jak lew wygląda, proszę bardzo. Kunia znasz? Znam. Lew jak kuń jest, tylko tu wkurzony Chopin. Uwaga. A żeber widziałeś? No, misiu. To opowiada, jak żeber wygląda, proszę bardzo. Kunia znasz? Znam. Jakby kuń w piżamie spierdla, uciekł i na przejściu przechodził. Same paski. Ty. A goryla widziałeś? No masz. Tak? Proszę bardzo, opowiedz, jak wygląda goryl. Proszę bardzo. Lustro w domu masz? A węża boła widziałeś? To proszę opowiedzieć, jak wąż boła wygląda. Proszę bardzo. Kunia znasz? Znam! Bo to ten boa za cholerę do kunia niepodobny. Zmora kompleksów nas zdławiła. Przez wieki lata w noce we dnie. Mimo zwycięstwa pod Grunwaldem, pod Jasną Górą i pod Wiedniem, o, zawsze inni szli do przodu, choć myśmy ciągle przodowali. I Europa, choć tak blisko, była wciąż dali, w dali, w dali. I gaz! Europo, Europo, dziś jest najpiękniejsza z nam. Europo, Europo, dzięki tobie kompleks mam. Europo, Europo, robiłaś konia na pojednania, nadszedł czas. Wreszcie oddycham pełną piersią, mam rząd, któremu będę kadził. Mimo że ktoś nazbyt gorliwy z religią w szkołach ciut przesadził. Czuję się tutaj jak w Paryżu, co chcę to powiem, co chcę kupię, bo już jesteśmy w Europie. No nie? Jeszcze ciągle w dupie. Ty! Ja zresztą bardzo lubiłem i lubię żarty i gagi sytuacyjne. On się tym, w tym też rozkoszował. O, widzę, że waga pana posła wzrosła. Proszę bardzo, niech pan spocznie, zbadamy. Proszę łaskawie pokazać język. Nie, proszę nie mieć żadnych obiekcji. Ja się na pana nie obrażę, jak pokaże mi pan język. Nie po to. Proszę pokazać język. Dobra, okej. Okay. Po co pan przyszedł? Panie doktorze, no. Mam pewien problem. Tak. Otóż chciałbym, żeby pan wypisał mi papiery na niepoczytalność. To znaczy, zaraz, momencik. No. Chodzi panu o tak zwane żółte papiery, tak? Żółte papiery, no. Ale po co panu żółte papiery, jeżeli ma pan pełną kadencję bezkarności? No, ale panie doktorze, szybko miną 4 latka, a potem pewna odsiadka. Tak? Ma pan rację, powinien pan myśleć perspektywicznie. Dobra, wypisuję panu żółte papiery dorosłe dla pana. Ma pan dzieci? Ma. Duże, małe? Małe.
Małe? Maleńkie? To ja dla dzieci dam takie... Ile ma pan tych dzieci? Czworo. Czworo? Tak. To ja pan dam dla dzieci 4 żółte papierki małe, a żona? Też czworo. Czworo. Tak. Ma pan jeszcze dla żony i tu dla dzieci. Dziękuję. Ponieważ to może być mało, to ja panu jeszcze wypiszę skierowanie do sanatorium. Do Buzka. Nie, proszę pana, Buzek jest teraz na Śląsku i tam jest morowe powietrze. Ja panu wypiszę do Meksyku. Do Meksyku, super. Przepraszam, a kto będzie ponosił koszty? To znaczy, w tamtą stronę pojedzie pan na koszt kasy chorych. Dobra, a jak ja wrócę? Jak pan będzie taki głupi, że pan wróci, to te papiery to się panu należą jak psu zupa. Bo ciebie kocham. Pamiętam takie zdarzenie, jak Gosia, jego żona, gdzieś tam wyjechała. No i ja go zaprosiłem na obiad do siebie do domu. Pamiętam, jemy ten obiad. No i gospodyni, jak zwykle swoim zwyczajem, pyta po obiedzie, no i jak smakowało? Smakowało. Na co Andrzejek odpowiedział, no, znakomicie, ale co będzie jutro? W naszym programie Garowanie na ekranie zaprezentujemy dzisiaj państwu tanie danie na Stefanie. Do przyrządzenia naszego dania potrzebny będzie po pierwsze osobnik z naszego najbliższego grona, najbardziej zbędny w tym otoczeniu. W tym przypadku poprosiliśmy o udział ojca rodziny na zasiłku rodzinnym. Na wstępie obieramy ojca ze skóry oraz przypułkujemy. Po czym dosyć mocno przyprawiamy i bardzo mocno opalamy. Tak mocno przyprawionego i opalonego osobnika ładujemy do gara. Po czym dodajemy płaszczyznę, marchewkę, pietruszkę, cebulkę oraz całą główkę kapusty. Następnie zamykamy gar i czekamy, aż osobnik zmięknie. O, słyszymy, że już chyba zmiękł, więc otwieramy wieko. No i proszę państwa, tu popełniliśmy błąd, ponieważ no, zbyt mało przyprawiliśmy osobnika, w związku z czym nie tylko nie zmiękł, ale jeszcze z całej kapusty został tylko jeden liść i głąb. A jeśli komuś smakuje twardy głąb, to smacznego! Miał bardzo rozwinięty instynkt stadny. No, ciągnęło go do ludzi, był takim bratem łatwym. A natomiast no, to nieprawda, że był taki, że można go było poklepać czy mu nasrać na głowę. Nie, absolutnie nie. Potrafił być tak samo stanowczy. Ale robił wszystko, co robił z takim właśnie kabaretowym wdziękiem. Był przyjacielem z domu przede wszystkim. Moi synowie się przy nim wychowywali. Wspaniały kolega, przyjaciel. Ty chodzisz po placach i skwerach, wciąż widzisz, że czegoś tu brak. I bierze cię jasna cholera, bo wszystko być miało nie tak. Pomysły masz prawie szalone, rebelia po nocach się śni. I budzi się w tobie Stalone, co walczy do kresu swych dni. Spokojnie, mój Grasie, spokojnie, to jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć baty weźmiemy nie raz. Zaciskasz więc zęby i pięści, ze złości byś kopał i wył, i darłbyś ich wszystkich na części, dopóki starczyłoby sił. Lecz pomyśl, czy dobry to sposób, otwarcie jak Rambo się bić. Nie lepiej to z zagłoby losów,
wyciągnąć naukę, jak żyć. Spokojnie, mój bracie, spokojnie, to jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć baty weźmiemy nie raz. A kiedy wiktoria się ziści i wszystko już będzie ci w smak, ktoś klnąc twe zwycięstwa siarczyści, jak ty kiedyś powie tak. Spokojnie, mój bracie, spokojnie, to jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć baty weźmiemy nie raz. Spokojnie, mój bracie, spokojnie, to jeszcze nie dla nas jest czas. Na pewno wygramy w tej wojnie, choć baty weźmiemy nieraz. Wnikliwe postrzeganie świata, to w nim było najcudowniejsze i to pisało te wszystkie kabarety, skecze, które później prezentowali na scenie. Kiedy co rano wychodzę z domu z siatką i pustą bańką na mleko, widzę dozorcę mej kamienicy, który spogląda gdzieś hen daleko. Pytam go grzecznie, to już rytuał, gdzie też pan patrzy, panie Józefie? Patrzę, kochany, w stronę granicy, odkąd mój syn mieszka w Tenerefie. Chodzę do sklepu, z półki coś biorę, staję przy kasie, pełen facecji. Tu słyszę cichy głosik kasjerki. Wiesz, Waldek, jutro jadę do Szwecji. Siadam za biurkiem w swym gabinecie, przede mną stoi pracownik blady i rzecze: szefie, proszę o urlop, bo zaproszenie mam do Kanady. Wracam do domu trochę spóźniony, bo byłem w kinie na filmie Gandhi. Pytam małżonkę, gdzie nasze dzieci? Już od miesiąca siedzą w Holandii. O co tu chodzi? Pytam sam siebie, skąd nagle taki pęd do podróży? Przecież to nasz kraj jest najpiękniejszy i co by mówić, to całkiem duży. Wtem huknął piorun, niebo zabłysło i spłynął na mnie głos niby rzeka. Oni sami jadą, by ujrzeć z bliska wyzysk człowieka przez człowieka. By pazurami wyrwać krwiopijcy, kapitaliście dolce jak pierze, żeby mieć szansę choć jedną w życiu stanąć na nogi. Panie premierze. I just call to say I love you. Polecieliśmy na noworoczny kabareton do Chicago i wtedy pamiętam, od razu zmęczeni po wylądowaniu w Chicago, zawieziono nas do hotelu i mało w tym hotelu spaliśmy, bo rano włączyły się syreny, przyjechało kilkanaście wozów straży pożarnej, cały hotel ewakuowany, bo okazało się, że skądś dym dolatuje. No jak alarm, to alarm. I tak wszyscy trzy razy w koło do góry, w końcu całkowicie odwołano alarm. Menadżer zdenerwowany na dole liczył i tylko Jędrusia naszego nie było. Okazało się, że on już spał, ten alarm miał w nosie, po czym obudził się, pokręcił ręcznikiem, poszedł na basen i przebierał się, wypiąwszy swoją pupę głęboko gdzieś do tyłu, nie wiedząc, że to przeźroczyste szyby i cała restauracja go ogląda. A ludzie mówili w tym czasie brawo, bo on był jedyny, który w pewien sposób zignorował ten, no, w sumie poważny alarm. Przestań tę mordę drzeć, no! W domu
się popisuj, chuliganie! Zacznij się wreszcie, no! Co to jest? Już! To, że Andrzej był osobą po pierwsze inteligentną, po drugie dowcipną, po trzecie wrażliwą, po czwarte bardzo koleżeńską i tak dalej, na pewno mówią o nim tak wszyscy. Ja to potwierdzam. Mama, dzieci, pies i tato, jak co roku muszą lato spędzić gdzieś w kurorcie znanym, mocnym, drogim, obleganym. Pewnego dnia Andrzej przyszedł do mnie do biura i powiedział: Piotrek, jedziemy do Nałęczowa na taką kurację szybką, tygodniową, po której wrócimy zdrowi, odchudzeni o 10 kilo, z nowymi wątrobami. Po prostu warto dać te pieniądze, żeby wrócić do życia. Nasza kuracja, podsumowując, były to wspaniałe zabiegi. Z czasem Andrzej stał się takim spowiednikiem wszystkich tych rehabilitantów, czyli ludzi, którzy tam, tych pań, które tam pracują. Spowiadał im się z rozwodu, z problemów z rodzicami, te młodsze. W pewnym momencie ja się zacząłem się zastanawiać, kto jest na tej rehabilitacji. Czy my, czy ta obsługa. No i schudliśmy faktycznie, tak po 4000 zł na głowę. Ale czas spędzony z nim tam, te rozmowy o różnych ludziach, o sytuacjach, to warto było wszystkich pieniędzy. Lato czeka na człowieka. Człowiek, człowiek czeka na słońce. Słońce. Andrzej zawsze mówił, że z Małgosią nigdy nie zakupią psa, a właśnie stało się to 6 lat temu. I zawsze twierdził, że nigdy żadna baba do kabaretu Pirania nie wejdzie. I właśnie 6 lat temu mi to zaproponował, czyli generalnie moje wejście do kabaretu związane było z psem. Gdyby nie pies, to i mnie by nie było. Jest pani kobietą wiekową, ale szalenie piękną. Jak pani to robi, że przez tyle lat utrzymuje tę urodę? Więc mogę się chwalić? Tak, prosimy. No to ja i moja stara od lat przyjaciółka, eksposłanka, obecnie już skazana Renatka Beger. O, a cóż panią łączy z panią eksposłanką samoobrony Renatką Beger? Okulista. A po co, pytam, łazicie? Mamy tę samą dolegliwość wzrokową. A, to pani też ma te kurwiki w oczach? Słuchaj, diodo włoszczowska. Kurwiki w oczach to może mieć posłanka samoobrony. A ja jestem damą i mam latacznicę. Cieszę się niezmiernie, że przez tyle lat mogłam z nim współpracować, mogłam z nim występować na jednej scenie. Przemiły, przecudowny i ciepły człowiek, mój mistrz, od którego się naprawdę wiele nauczyłam. A co to jest za przeproszeniem ten facelift? Takie hollywoodzkie fikimiki. A na czym to polega? No więc tak, dwóch chirurgów plastycznych za bardzo ciężkie pieniądze bierze dojrzałą, mocno splisowaną damę. Jeden trzyma jej łeb w imatle, a drugi naciąga na niej skórę. Aż dama zrobi się tak piękna jak ja. Rozumiem w takim razie, pani Puniu, że ten ślad tutaj na czole po kuli karabinowej to zostawiła sobie pani na pamiątkę. Blondyna, to nie jest ślad po kuli. A co to jest? Pępek. Jeździliśmy też na nartach. W pewnym momencie przyszła moda na carving, więc odłożyłem kije na bok. Spotyka mnie Jędruś i mówi: oj, redaktorze, to już tak mało ci płacą, że nawet na kije cię nie stać. Bardzo go nam brak właśnie w takich sytuacjach, szczególnie gdzie jest potrzebny jakiś komentarz. Ja pamiętam takie zdarzenie, ponieważ jeździmy od dłuższego czasu na nartach, kiedy byliśmy na telegrafie i chciałem zobaczyć, jak jego żona Gosia i jego córka Ola, jak one jeżdżą. Czy sobie dają radę, czy świetnie jeżdżą, czy no, jak one stylowo się zachowują na tym stoku. I pamiętam, pytam Andrzeja: no słuchaj, no ale
gdzie? No nie mogę ich znaleźć, no gdzie one jeżdżą? No, a może tak, a jak one są ubrane? Na co Andrzej odpowiedział? Ciepło. Rodzina moja kochana, spotykamy się po raz ostatni w tym tysiącleciu na tej uroczystej kolacji. Chciałabym jako najstarsza w rodzinie życzyć wam, drodzie wnuczki, żeby się wreszcie tatunio was odnalazł. I tobie, mój synu jedynaku Włodzimierzu, żebyś się wreszcie w diabłu ożenił. I tobie, drogi zięciu Andrzeju, chlubonasa, żebyś się wreszcie szczęśliwie rozwiódł. A czemu mama chce, żeby ja się rozwiódł? Żebyś się już więcej ze mną nie kłócił. No przecież ja się nigdy z mamą nie kłócę. A kto ja się z tobą kłócę? No nie, a kto mama przecież zawsze ma do mnie pretensje? Nie, to ty zaczynasz ze mną kłótnie! Ja wrodem to ja na mama się odzywa! A co ciebie to odzywa? 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 Tak mniej więcej wygląda rozgrzewka przed meczem Korony Kielce. W tych rozgrzewkach zawsze uczestniczył Andrzej. Spotykaliśmy się tutaj u mnie w biurze w Wojewódzkim Domu Kultury przez płot ze stadionem na około półtorej godziny przed meczem, żeby przedyskutować taktykę, skład, politykę transferową na najbliższe 3 lata oraz wiele, wiele innych tematów było tu poruszanych i w doskonałych humorach szliśmy na trybunę. Trybunę Super VIP, gdyż Andrzej otrzymał karnet, jak twierdził Krzysztof Klicki, ówczesny prezes, dożywotni karnet na Super VIP za to, że skomponował na poczekaniu, na serwetce napisał w restauracji Błękitnie piosenkę o Koronie na melodię Hej Sokoły. Szło to mniej więcej tak: hej, hej, hej Korona, nikt nas nigdy nie pokona, żaden Real, Barcelona, bo najlepsza jest Korona. Hej, hej i tak dalej. Tak, to trwało około 4 minut, ale śpiewaliśmy to dzień przed otwarciem oficjalnym stadionu właśnie w kilka osób na nowej płycie, ciesząc się jak dzieci, że mamy taki wspaniały stadion. Dzień dobry, kłania się fundusz emerytalny. Mój sokole, srebrno pióry, chcę mieć dwie emerytury. Jedną już opłacam w ZUS-ie, a ZUS to mus mój miły. Przyszłość czeka cię wesoła, jeśli wpłacisz do sokoła każdą wolną złotóweczkę, gołą beczko ma. Mój miły, kiedy już będę emerytką, czy wystarczy na wszystko? A gdy w końcu kiedyś umrę, czy wystarczy mi na trumnę? Moja miła, gołąbeczko, starczy tylko ci na wieczko. A jak będę żyła cienko, starczy może i na denko. Srebrno pióry, mój sokole, to już wszystko, przepić wolę. Pewnie z forsą w dal odlecisz, bo jest z ciebie zbój, mój miły. Chodził na mecze Korony, chodziliśmy razem też. No, też chodziliśmy i razem do notu. Not nazywał notariatem, mówił, że idziemy akty podpisywać w notariacie. No i siadaliśmy z kumplami. Było bardzo wesoło. Obserwujemy kapitalizm ja z kolesiem. Jeden wniosek nieodparcie się wyłania, że tak naprawdę najważniejsza jest w biznesie ta umiejętność właściwego splajtowania. Trzeba tylko znaleźć sobie naiwnego, co ma znacznie więcej forsy niż rozumu. Potem kredyt odpowiedni wziąć od niego i narobić wokół siebie dużo szumu. Bo splajtować, proszę państwa, trzeba umieć.
To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W klajtowaniu to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Gdy już jesteś biznesmenem całą gębą, masz kochanki i zwolnienia od podatków. Gdy twą hojność naokoło wszyscy wielbią, ty się szykuj powoluśku do upadku. Szmal ulokuj w jakimś banku za granicą, by żadnego z oszołomów nie kłuł w oczy. Wszystkie domy zapisz krewnym i kuzynom i już wtedy władza może cię naskoczyć. Posplajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W plajtowaniu to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Dla pewności dobrze jeszcze jest przed plajtą zostać posłem, senatorem albo radnym. Immunitet jak wiadomość przyjakanto, nietykalnych żadne łapsy nie dopadną. Nim się skończy twa kadencja, już się zmienią tropiciele różnych afer gospodarczych. Ty zaś będziesz miał, kolego, taki pieniądz, że twym wnukom do starości też wystarczy. Posplajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W plajtowaniu to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Posplajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W plajtowaniu to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Wnikliwe postrzeganie świata, to w nim było najcudowniejsze i to pisało te wszystkie kabarety, skecze, które później prezentowali na scenie. Każde spotkanie z Jędrusiem było kabaretem. Tam, gdzie teraz jest, na pewno jest niezły kabaret. No szkoda, że tak bardzo szybko od nas odszedł, bo rzeczywiście czasem wiele rocznic, czasem wiele imprez, które się odbywały i na nich Jędrek musiał być, teraz już go nie ma. Ale zawsze, Jędrek, o tobie pamiętam. Nie odpowiem na twój znak, który dasz, kiedy będziesz sam. Świt będzie smutny, tak jak zmierzch. Nowy dzień nie dostrzeże cię. Zapragniesz wtedy nieraz, żeby drugi cień przy twoim cieniu chwilę stał. I będziesz drzwi otwierał, aby ktoś mógł wejść. Lecz nikt nie wejdzie, będziesz sam. Daj z siebie wszystko to, co masz. Przyjdzie czas, kiedy będziesz sam. Wiedz, że dla innych jesteś wart. Tyle wart, ile możesz dać. Zapragniesz wtedy raz, żeby drugi cień przy twoim cieniu chwilę stał. I będziesz drzwi otwierał, aby ktoś mógł wejść. Lecz nikt nie wejdzie, będziesz sam. Sen przyjacielem będzie twym, tylko w nim będziesz pragnął żyć. W snach znajdziesz swój jedyny świat. Żyć
chociaż kraj, kiedy będziesz sam. Zapragniesz wtedy nieraz, żeby drugi cień przy twoim cieniu chwilę stał. I będziesz drzwi otwierał, aby ktoś mógł wejść, lecz nikt nie wejdzie, będziesz sam.